Psalm 71, werset 5. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie. Bóg podarował mi nową przyszłość. Tak streścił swoją zmianę, którą po poznaniu Pana Jezusa odnotował w swoim życiu Jonatan. I teraz oddaję głos Jonatanowi. Będę przytaczał tą jego wypowiedź. Moje wspomnienia z dzieciństwa są bardzo różne, powiedział Jonatan. Moja mama otaczała nas troskliwą i pełni miłości opieką, a mój tata z powodu alkoholizmu tracił coraz bardziej kontrolę nad swoim życiem oraz nad rodziną. Dokładnie pamiętam, kiedy jako dziecko szedłem chodnikiem ze zwieszoną głową, patrząc w dół, pełen strachu przed powrotem do domu. Dlaczego właśnie mnie musiało to wszystko spotkać? Nikt nie interesował się moimi pytaniami. Mając 15 lat, przeprowadziłem się do rodziny mieszkającej w Hiszpanii. Wzrastałem tam, nie posiadając świadomości rozróżniania tego, co dobre i złe. Jedynymi punktami orientacyjnymi dla mojego życia było to, co przeżyłem z mamą, która nas chroniła, oraz mój starszy brat, mający bardzo złą opinię w naszej dzielnicy z powodu jego brutalności. Powoli alkohol i narkotyki opanowywały moją codzienność. Funkcjonowałem od imprezy do imprezy, wstawałem koło południa, a następnie spędzałem swój czas do 4-5 rano w otoczeniu używek i muzyki. Pewnego dnia otrzymałem list od starszego brata. Pisał mi, że uwierzył w Pana Jezusa, a jego życie kompletnie się odmieniło. Do listu dołączył Ewangelię Jana. Z reguły nigdy niczego nie czytałem, teraz jednak przeczytałem ją całą w przeciągu 4 dni. Słowo Boże dogłębnie mnie przeszyło, a Jego miłość, Boża miłość, poruszyła moje serce. Wróciłem do mojej i spotkałem się z bratem. Wróciłem do mojej mamy i spotkałem się z bratem. Z nim poszedłem na spotkanie wierzących chrześcijan, gdzie zostałem serdecznie przyjęty. Bóg poświęcił mi wiele czasu, żeby doprowadzić mnie do pokuty. Po upływie około pół roku nawróciłem się, uwierzywszy w Pana Jezusa i dałem się ochrzcić. Zacząłem znowu studia, pomyślnie je ukończyłem i podjąłem pracę zawodową. Ostatecznie nawet założyłem rodzinę. Bóg podarował mi w Jezusie Chrystusie przyszłość i nadzieję. Tak określił swoją zmianę Jonatan. A jak jest z tobą? Czy uwierzyłeś już Panu Jezusowi Chrystusowi? Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Jeśli nie uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Dlatego jak najszybciej uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.